Poznaliśmy już warunki życia stanu chłopskiego, czyli kmiecego w średniowieczu. Wiemy już też, jak żyli mieszczanie średniowieczni. Nadszedł czas, żeby poznać stan duchowny, czyli duchowieństwo, jak się prezentował w średniowieczu. Wszystko, co najważniejsze na temat tego stanu, wszystko, co musisz wiedzieć za chwilę przed tobą. A oprócz tego też z tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji na temat kultury średniowiecza. Kościół w średniowieczu, od tego zaczynamy. Kościół w średniowieczu przechodził wiele przeobrażeń. Jednym z takich ważnych wydarzeń, które ukształtował Kościół średniowieczny, była reforma gregoriańska, która odmieniła nieco tutaj życie duchownych. O tej reformie już się uczyłeś, na pewno uczyłaś, więc nie będę do niej wracał. Warto tylko pamiętać, że za reformą stał papież Grzegorz, natomiast ta reforma w dużej mierze opierała się o życie zakonników, czyli może inaczej, bazowała na życiu zakonników i to życie zakonników miało stać się wzorem dla całego duchowieństwa, czyli duchowność monastyczna, czyli właśnie związana z klasztorami. Ci ludzie, którzy tworzyli tą społeczność monastyczną, dali przykład, można powiedzieć, całemu duchowieństwu, a więc chodziło o to, żeby zwrócić się znowu ku duchowemu światu, ku sferze duchowej życia, pogłębiać swoją duchowość, mieli duchowni, tak jak to czynili właśnie mieszkańcy klasztorów, czyli zakonnicy, mnisi, skupienie się właśnie na rozwoju takim wewnętrznym, na modlitwie, też na pracy, ale też właśnie na ascezie, na ubóstwie, na umartwianiu ciała, na właśnie pogardzaniu w pewnym sensie też ciałem. I ten monastyzm cysterski też można powiedzieć, że był rezultatem tejże reformy gregoriańskiej. Cystersi, czyli zakon, który rozpowszechniał tą duchowość monastyczną, propagował ją, dawał przykład pozostałym duchownym, czyli zwykłym księdzom, ale też dawał przykład stanowi laickiemu, ludziom świeckim, czyli poprzez swoje życie starano się pokazywać, że to właśnie trzeba być ubogim, trzeba żyć w ascezie. Zresztą wzór ascety, jak pamiętasz z lekcji języka polskiego, z pewnością to jeden z takich wzorców średniowiecznych właśnie. Co jeszcze wynikało z tego życia klasztornego, co jeszcze zakonnicy wnieśli? Można powiedzieć, że do kultury też średniowiecznej właśnie. No, między innymi sklepienie krzyżowo-żebrowe. Tutaj widzimy na zdjęciu takie sklepienie. Sklepienie, czyli można powiedzieć, że sufit, tak upraszczając zupełnie, który bazuje na takich oto tutaj na filarach. Jest, powiedzmy, że podtrzymywane przez filary i te pomiędzy tymi filarami można zauważyć na suficie takie, no, nazwijmy to pręgi, albo właśnie żebra. Stąd nazwa sklepienie żebrowe, no a krzyżowe, stąd, że te żebra się krzyżują w najważniejszym tutaj punkcie, czyli w tym miejscu pomiędzy filarami, takim najbardziej oddalonym. Czyli sklepienie krzyżowo-żebrowe to również jest to, co wnieśli zakonnicy do architektury średniowiecznej. No i to stało się też znakiem rozpoznawczym stylu, który do historii przyszedł pod nazwą stylu gotyckiego, bo również właśnie zakonnicy ten styl gotycki, można powiedzieć, że sformułowali zasady tego stylu. Tutaj taką postacią najważniejszą, jeżeli chodzi o zakonników z tamtego okresu średniowiecza, to właśnie święty Bernard z Clairvaux. Bardzo dużą rolę odegrał w życiu kościoła w tamtym czasie, czyli poprzez swoją postawę, poprzez to, co wymyślił, można powiedzieć, to, co głosił, to bardzo mocno zmieniło właśnie życie zakonników oraz też wielu ludzi z kościoła takiego już poza zakonnego. Jemu się przypisuje też właśnie, można powiedzieć, że pierwsze takie pomysły, które dały później to, co nazywamy dzisiaj stylem gotyckim właśnie. Jak wyglądało życie zakonników? Oczywiście było związane ściśle z klasztorem. Tutaj możemy zobaczyć na rysunku schemat tych zabudowań klasztornych. Widzimy, że są w tych zabudowaniach miejsca przeznaczone do spania, czyli dormitorium.
Łatwo to sobie skojarzyć, jeżeli spotkałaś się z Harrym Potterem wcześniej. Tam też było takie pomieszczenie. Dormitorium, od łacińskiego słowa dormit, czyli spanie, sypialnia właśnie, sypialnia mnichów. Oprócz tego mamy też miejsce, gdzie mnisi spożywali posiłki, czyli refektarz, jadalnie, mówiąc inaczej. Mamy miejsce, gdzie mogli zadbać o swoją higienę, czyli łaźnie. Mamy też pomieszczenia, w których przepisywali książki. Niektóre zakony przepisywały książki. Takie pomieszczenia to oczywiście skryptoria, skryptorium, miejsce, gdzie mnisi sobie urzędowali, przepisując książki. Księgi, każdy przy swoim stoliku, bardzo żmudna praca, ale dająca później możliwość zarobkowania, bo taka książka średniowieczna była bardzo droga, dlatego że przepisanie jej wiązało się z dużym nakładem pracy, to długo trwało. No i w związku z tym cena była odpowiednio wysoka takiej księgi. Nie było druku w Europie, więc tylko jedyny sposób na zwiększenie ilości egzemplarzy danej księgi to właśnie ręczne przepisanie. No i to robili mnisi, którzy dysponowali dużą ilością wolnego czasu, więc niektórzy z nich to właśnie robili. Co jeszcze robili tacy mnisi? Tutaj widzimy szkołę. Mogli prowadzić zajęcia właśnie, mogli kształcić albo sami się, albo innych, którzy mogli tutaj właśnie przychodzić po to, żeby odebrać nauki od mnichów. Poza tym oczywiście musiało być miejsce do modlitwy, więc mamy tutaj kaplicę. Mamy tutaj też kościół, w którym mogli mnisi dbać o swój rozwój duchowy, mogli się modlić, mogli odprawiać msze. No i mamy też budynki gospodarcze, gdzie można było chociażby hodować zwierzęta. Tu mamy obory, tu mamy chlewy, tu mamy stajnie. Mamy też kuchnię, gdzie przygotowywano posiłki. No i jak widzisz, też mamy dookoła obszary zagospodarowane w sposób rolniczy. Są sady, są ogrody, są też pola uprawne, gdzie mnisi mogli właśnie hodować roślinność, dbać o to. Też później mogli sprzedawać produkty, które wytwarzali właśnie z roślin, albo bezpośrednio same te właśnie produkty będące wynikiem upraw. No i jeszcze jedno miejsce, cmentarz, gdzie mnisi byli chowani po śmierci. Także tutaj, jak widzisz, taki klasztor był takim miejscem samowystarczalnym. Mnisi zdobywali sami jedzenie, mieli możliwość też życia tego duchowego na miejscu, nie musieli nigdzie chodzić, aby na przykład na mszę, nie musieli chodzić daleko, mieli to ten kościół czy kaplicę na terenie swojego klasztoru. Mamy tutaj też wirydarz, czyli taki dziedziniec wewnętrzny, gdzie mnisi mogli spacerować, odpoczywać. Całość była tak pomyślana, żeby mnich w ogóle nie musiał wychodzić poza mury klasztoru. Mury, dlatego że niektóre zakony izolowały się od społeczeństwa pozostałego, od właśnie ludzi, którzy nie byli związani z duchowieństwem. Czasami też władcy, chcąc się pozbyć członków swojej rodziny, wysyłali do klasztoru właśnie swoje potomstwo, chociażby po to, żeby też ukryć te swoje dzieci przed światem, zamknąć im drogę awansu, na przykład politycznego. Kościół w średniowieczu przeżywał też wiele takich momentów krytycznych. Już na pewno wiesz, pamiętasz o schizmie chociażby wschodniej. Pamiętasz też z pewnością spór o inwestyturę, czyli konflikty papieża i króla czy cesarza później. Oprócz tego Kościół też prowadził dysputy wewnętrzne na tematy rozmaite związane właśnie z Bogiem. Na przykład trwał w średniowieczu spór o naturę Chrystusa. Czy Chrystus jest tylko Bogiem, czy może jest człowiekiem też? Czy natura Chrystusa jest tylko boska, czy jest ludzka i boska, a może był tylko człowiekiem, który został później w niebo wzięty i coś tam się działo z nim świętego, więc tutaj dyskutowano na ten temat, były różnice w postrzeganiu chociażby Chrystusa, ale nie tylko zresztą Chrystusa, więc tutaj ciągle wrzało. Te spory czasami doprowadzały do powstania herezji. Herezji, czyli powiedzmy, że herezją nazywano te poglądy, które były sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem, z oficjalną nauką Kościoła katolickiego. Więc powstawały herezje, a więc takie, powiedzmy, nurty religijne zakorzenione w chrześcijaństwie, ale
traktujące to chrześcijaństwo nieco inaczej, postrzegające to chrześcijaństwo nieco inaczej niż oficjalny Kościół katolicki, niż papież, niż biskupi czy sobory. I tutaj mamy taką herezję pierwszą, przedstawioną taką z dwóch tych najważniejszych z tamtego okresu, XII wiek. Piotr Waldo stanął na czele, można powiedzieć, że sekty, którą nazywano Waldensami. Od jego właśnie nazwiska Waldo mamy Waldensów. Tu mamy na pomniku przedstawioną postać też Piotra Waldo. Cóż takiego Waldo głosił, cóż takiego Waldensi głosili innego niż, powiedzmy, że ten oficjalny Kościół katolicki. Na przykład Waldensi uważali, że Biblia jest tylko Biblia, tylko Biblia jest, powiedzmy, że źródłem wiary, jest jedynym autorytetem w kwestii wiary i postrzegania Boga, a więc uznali, że wszystko to, czego w Biblii nie zapisano, po prostu należy odrzucić. Na przykład, skoro w Biblii nie jest nic napisane na temat czyśćca, no to odrzucamy dogmat o czyśćcu chociażby. Ale oczywiście takich różnic było więcej. Kolejna rzecz, która różniła Waldensów od katolików, nazwijmy to tak, to propagowanie kapłaństwa również wśród osób spoza duchowieństwa, czyli mamy kapłaństwo świeckich. Więc Waldo twierdził, że kapłanem może być każdy człowiek, nie musi być to osoba, która jest osobą duchowną, więc że każdy z nas spoza duchowieństwa również może czynić to, co czyni zwykle kapłan. Oprócz tego propagowano radykalne ubóstwo. Radykalne ubóstwo, czyli wyrzekano się wszelkich własności, wszelkich form własności. Staramy się tutaj jeszcze bardziej podejść do ubóstwa radykalnie, niż to na przykład czynili zakonnicy, co niektórzy. Chociaż niektórzy zakonnicy rzeczywiście mieli tutaj zbieżne poglądy z Piotrem Waldo. Drugą taką herezją w XII wieku, właśnie popularną w Europie, stanowili Katarzy, czy tworzyli Katarzy, zwani też inaczej Albigensami, Albigensi lub Katarzy. Katar od oczyszczenia, tutaj z języka łacińskiego słowa pochodzące, katarzis, pewnie kojarzysz takie słowo katarzis, znowu z lekcji języka polskiego. Tutaj widzimy symbol Katarów, Albigensów, czyli to są dwie nazwy na to samo tak naprawdę. Katarzy, Albigensi to dwie nazwy na tak naprawdę tą samą sektę religijną. Oni z kolei odrzucali instytucje Kościoła. Uważali, że Kościół jest zbędny w osiągnięciu zbawienia, niepotrzebny, może nawet przeszkadzać w tym osiągnięciu zbawienia. Głosili dualizm Boga, czyli tą naturę ludzką i boską, postrzegali na równi, jeżeli chodzi o chociażby postać Jezusa. No i co ciekawe, uważali też, że istnieje na świecie reinkarnacja, czyli wędrówka dusz. Uważali, że po śmierci nasza dusza wstępuje w inną postać i żyje w innym ciele, jako inna osoba na naszej planecie. I uważali, że jest to złe, że się odradzamy ciągle, dlatego że uważali, że przez to nie możemy doznać zbawienia. Więc uważali, że tą reinkarnację trzeba po prostu przerwać, dlatego propagowali powstrzymywanie się od kontaktów seksualnych. Uważali, że prokreacja jest czymś złym, bo w ten sposób tworzą się dzieci, rodzą się dzieci, tworzą się kolejne pokolenia, no i trwa reinkarnacja. Jeżeli nie będzie nowych pokoleń, jeżeli zatrzymamy tutaj dzietność, naszą prokreację, no to wtedy reinkarnacja się zatrzyma i te dusze będą mogły być zbawione. Tak uważali Katarzy. Oczywiście tutaj upraszczam cały czas, bo mówię tylko o takich najważniejszych różnicach. Oczywiście ich podejście do wiary było głębsze niż to, co widać na tych dwóch slajdach. Mówię tutaj zarówno o Waldensach, jak i o Albigensach. Natomiast wystarczy, że tyle zapamiętamy na razie, powiedzmy. Tak nam to wystarczy. Obie te herezje były zwalczane przez Kościół katolicki. Przeciwko heretykom montowano kolejne krucjaty wewnątrz już europejskie, można powiedzieć. Zobaczmy, gdzie one się rozprzestrzeniały, gdzie najwięcej zwolenników znaleźli Albigensi i Waldensi. No to popatrzmy do legendy, mamy przed sobą mapę. Albigensi to ten kolor i widzimy, że zyskali oni zwolenników w Europie przede wszystkim zachodniej. Mamy tutaj takie obszary we Francji, obszary we Włoszech, no i obszary na terenie Rzeszy, gdzie występowali Albigensi. Z kolei Waldensi to ten kolor z mapy.
na mapie, więc tutaj widzimy, że to są tereny znowu Rzesza, ale troszeczkę bardziej na wschód, bardziej w środku Europy. No i też południowa Francja znalazła tutaj, na tym terenie również znaleźli się potencjalni orędownicy tego, co głosił Piotr Waldo. Czyli mamy tutaj zaznaczone występowanie tych dwóch herezji, Albigensów i Waldensów. Oprócz tego mapa nam pokazuje, jak wyglądały wyznania w Europie terytorialnie, więc zobaczmy jeszcze na pozostałe zaznaczenia w legendzie umieszczone. Kolor, powiedzmy, że fioletowy to obszar, gdzie dominowali katolicy, więc tutaj widzimy zdecydowana większość ziem europejskich. Mamy też zaznaczony obszar występowania prawosławia, to oczywiście wschodnia Europa. Mamy zaznaczony obszar, gdzie muzułmanie dominowali, to przede wszystkim jeszcze, bo tu widzimy XII-XIV wiek, czyli jeszcze południowa Hiszpania i Portugalia, czyli jeszcze tutaj Arabowie, muzułmanie są obecni, aż do końca niemalże XV wieku, do 1492 roku oni mieli swoje tutaj posiadłości na terenie Półwyspu Iberyjskiego, no i oczywiście północna Afryka. Mamy zaznaczone tutaj też strzałeczkami krucjaty przeciwko Albigensom, o których wspomniałem. No i mamy tutaj jeszcze na przykład zaznaczone miejsca, gdzie rozwijały się zakony żebracze, o których już za chwilę sobie powiemy. Ale zanim dojdziemy do nich, jeszcze popatrzmy, w jaki sposób zwalczano takie ruchy heretyckie, jak właśnie Albigensi czy Waldensi. Między innymi to krucjaty, o których już wiemy, organizowane przeciwko nim, ale stworzono też w średniowieczu inkwizycję. Inkwizycję, czyli inaczej święte oficjum, rodzaj instytucji kościelnej, katolickiej, której zadaniem właśnie było tropienie wszelkich przejawów herezji, ale też tropienie na przykład osób, które były oskarżone o uprawianie czarów. Inkwizycja miała za zadanie właśnie zlokalizować siedlisko herezji i zwalczyć to siedlisko herezji. Inkwizytorzy cieszyli się dosyć dużą władzą i siali postrach wszędzie tam, gdzie się pojawiali, dlatego że mieli oni możliwość skazywania również na śmierć nawet osób, które uznali za heretyków. Takim najsłynniejszym inkwizytorem średniowiecznym był Thomas de Torquemada. Natomiast młotna czarownica, który tutaj mamy też umieszczony na naszym slajdzie, to jest tytuł księgi, która z kolei była wymierzona właśnie w czarownicę, między innymi, bo tak jak tytuł wskazuje. Przy inkwizycji narosły różnego rodzaju mity, wokół można powiedzieć inkwizycji narosło wiele mitów, przede wszystkim dlatego, że inkwizytorzy często korzystali z tortur, aby wymusić zeznania tych, których oskarżali o herezję. No i tutaj rzeczywiście bardzo wiele ofiar można przypisać temu ruchowi inkwizytorskiemu. Natomiast różne liczby można znaleźć w różnych książkach na ten temat. One są czasami większe, czasami mniejsze, więc to są tak naprawdę tylko szacunkowe dane dotyczące rzeczywistej, znaczy dotyczące właśnie liczby ofiar. Tak naprawdę rzeczywistej liczby ofiar na 100% nie możemy potwierdzić w żaden sposób. Po lewej stronie widzimy jedną z tortur, po prawej już palenie na stosie, a więc no, wykonanie wyroku śmierci na osobie oskarżonej o propagowanie herezji. No i te zakony żebracze. XIII wiek przyniósł nam właśnie powstanie zakonów żebraczych. Czym one się różniły od wcześniejszych? Wcześniejsze zakony pracowały na siebie, były samowystarczalne, były w stanie sobie zapewnić wyżywienie, dach nad głową i tak dalej. Natomiast w XIII wieku powstały dwa zakony żebracze, czyli takie, które utrzymywały się z datków, czyli były finansowane przez wiernych, przez Kościół i to było podstawą ich egzystencji. Pierwszy z tych zakonów to zakon franciszkanów, stworzony przez świętego Franciszka we włoskim Asyżu. Święty Franciszek początkowo był oskarżany sam o herezję, sam był oskarżony o herezję, ale później Kościół zmienił stanowisko wobec niego i uznano go za pożytecznego dla Kościoła. Później, jak widzisz, też został zaproszony do grona świętych. Święty Franciszek propagował życie zgodnie z naturą, zgodnie ze światem przyrody, ze światem zwierząt.
Tutaj też widzimy zresztą zwierzęta w jego bezpośrednim otoczeniu. No i propagował też ubóstwo. Co ciekawe, też jego wcześniej, powiedzmy, że bliska mu kobieta, którą jednak musiał porzucić na rzecz życia właśnie tutaj zakonnego, Klara też stworzyła, bo też poszła w jego ślady, można powiedzieć, wstąpiła tutaj w szeregi duchowieństwa i stworzyła zakon klarysek. Dominikanie to drugi zakon żebraczy stworzony przez świętego Dominika Guzmana. To był zakon, który postawił na kształcenie, na rozwój tutaj naukowy. Dzięki temu, że byli dobrze wykształceni Dominikanie, mogli prowadzić dysputy z heretykami i w ten sposób próbowali wykazać, że heretycy się mylą, próbowali w ten sposób ich nawracać. Jeździli po Europie właśnie, żeby takie publiczne dysputy prowadzić i obalać argumenty heretyków związane właśnie z teologią, z Bogiem czy z religią. A kiedy to nie wystarczało, to Dominikanie zasilili święte oficją, czyli wielu Dominikanów stało się inkwizytorami, czyli również propagowali tutaj te działania, które szerzyła inkwizycja. A więc takie bardziej, można powiedzieć, już fizyczne przekonywanie do porzucenia herezji. Drugi temat, który się wiąże trochę z Kościołem, to kultura w średniowieczu. On się wiąże trochę z Kościołem, dlatego że tę kulturę często przenosili duchowni. No i tutaj też się pojawia nam na slajdzie religia. Kultura w średniowieczu była kulturą uniwersalną. Uniwersalną, czyli ujednoliconą w wielu krajach Europy, czyli mam na myśli to, że niezależnie od państwa, bardzo często, jeżeli to były kraje katolickie, jeżeli to były kraje chrześcijańskie, to kultura była w tych krajach bardzo do siebie podobna albo wręcz pod wieloma względami jednolita czy identyczna. Co takiego było wspólnego dla mieszkańców Europy? Co ich łączyło w kulturze? Pierwszym takim właśnie elementem scalającym Europejczyków wówczas to była religia, czyli po prostu posiadanie tej samej religii. Większość Europejczyków w średniowieczu to chrześcijanie. Ogromną ilość też stanowili katolicy wśród wyznawców chrześcijaństwa. Więc tutaj mamy pierwszy taki element, który składa się na kulturę jednolitą, uniwersalną, to jest właśnie religia. Druga rzecz, która łączyła Europejczyków, to ustrój, czyli monarchia. Monarchia, która w Europie była popularnym ustrojem. Później monarchia, najpierw patrimonialna, później monarchia stanowa. To też były właśnie przemiany, które po kolei przenikały do kolejnych państw w Europie. Kolejnym elementem tej kultury średniowiecznej był język. Język łaciński, język wspólny dla wszystkich wykształconych Europejczyków w średniowieczu. Oczywiście tutaj można by dyskutować też, bo była też część Europy, gdzie język grecki był tym językiem ludzi wykształconych, to przede wszystkim tam, gdzie rozwijało się prawosławie. Natomiast tam, gdzie numerem jeden była religia katolicka, no to język łaciński był językiem wspólnym. Wszyscy mieszkańcy Europy katolickiej, którzy byli wykształceni, posługiwali się łaciną, pisali po łacinie, więc tutaj to było znowu coś, co ich łączyło. Mogli się dogadać ze sobą bez problemu w tym języku, ludzie wykształceni w średniowiecznej Europie. Kolejny element kultury średniowiecza, który stanowi o uniwersalizmie tej kultury, to sztuka. Sztuka, która była identyczna pod wieloma względami, albo podobna przynajmniej, niezależnie od państwa. Sztuka, która, powiedzmy, że składała się z architektury, z malarstwa, z rzeźby, z literatury. Te dzieła sztuki, które powstawały w różnych krajach europejskich, miały wiele elementów wspólnych. I jeżeli na przykład mamy budynki w stylu romańskim czy gotyckim w różnych krajach europejskich, to one oczywiście różnią się od siebie. Natomiast najważniejsze ich elementy są zachowane i łatwo rozpoznamy, zazwyczaj łatwo rozpoznamy sztukę romańską czy gotycką, niezależnie od kraju, w którym budynek stoi. Czyli budowano w różnych krajach europejskich budynki w tym samym stylu. Szkoły. Szkoły były znowu elementem składającym się na kulturę uniwersalną średniowiecza, dlatego że szkoły były zorganizowane bardzo często w całej Europie chrześcijańskiej według tego samego pomysłu, czyli uczono tych samych przedmiotów, 7 sztuk wyzwolonych najczęściej,
Więc tutaj znowu mamy coś, co nas łączyło. No i wzorce osobowe, wzorzec ascety, o którym już mówiłem, wzorzec władcy, chociażby wzorzec rycerza. To były te wzorce, które społeczeństwo przyjmowało, którym hołdowało. Wielu ludzi aspirowało właśnie do tych wzorców osobowych, tak układając swoje życie, żeby dążyć do tego wzorca. Siedem sztuk wyzwolonych wspomniałem, czyli te siedem, powiedzmy, że dziedzin naukowych, których nauczano w szkołach średniowiecznych. Tutaj mamy zobrazowane te sztuki graficznie, siedem sztuk jako siedem postaci, koncentrycznie tutaj ułożonych. Siedem sztuk wyzwolonych to trivium, czyli trzy, i quadrivium, czyli cztery takie dziedziny. Quad, cztery, prawda? Tak jak mamy procesory chociażby czterordzeniowe dzisiaj, często mają w nazwie quad właśnie takie procesory. Trivium, tri, trzy, prawda? Trivium, gramatyka, retoryka, dialektyka. Quadrivium, geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka. Upraszczając, żeby nam się to łatwiej zapamiętało, możemy powiedzieć, że w trivium mamy przedmioty humanistyczne, a w quadrivium powiedzmy, że ścisłe. Powiedzmy, bo tutaj najbardziej chyba kontrowersyjna jest muzyka w tym gronie, no ale do tego dojdziemy za chwilkę. Trivium, czyli przedmioty humanistyczne, gramatyka oczywiście łacińska, retoryka, czyli sztuka przemawiania, konstruowania wypowiedzi, dialektyka, czyli sztuka uzasadniania, tutaj można powiedzieć, że związane to też jest z logiką poniekąd, związane to też z analizą tego, co widzimy zapisanego, czy to, co usłyszymy. Natomiast quadrivium, geometria, to oczywiście dział matematyki, arytmetyka podobnie, astronomia, myślę, że jasna to jest. A muzyka, dlaczego powiedziałem, że te przedmioty to przedmioty ścisłe? Muzyka, wbrew pozorom, ma dosyć dużo związków z matematyką. Liczymy tempo chociażby utworu muzycznego, mamy jakieś metrum, odległości pomiędzy dźwiękami można wyliczyć, czyli długość nut dźwięków to również jest coś, co można wyliczyć w sposób matematyczny. Harmonia to również coś, co ma oparcie w matematyce, więc stąd tutaj tak sobie pozwoliłem to nazwać, aczkolwiek mam świadomość kontrowersyjności takiego pojmowania muzyki, jak to powiedziałem. Ale to wszystko po to, żeby nam było łatwiej zapamiętać, czym jest trivium i co się składa na quadrivium. Wynalazkiem średniowiecznej kultury to są uniwersytety też. To często zapominamy o tym, myśląc o średniowieczu jako o takiej epoce właśnie zacofania, ciemności jakiejś tej umysłowej. Natomiast pamiętajmy, że właśnie to średniowiecze podarowało nam coś, co nazywa się uniwersytetem, czyli taką szkołę, która jest manifestacją wolności, powiedzmy, że dąży do rozwoju naukowego, do postępu właśnie. No i tutaj widzimy mapę, na której mamy zaznaczone na czarno, czarnymi ikonkami te najstarsze uniwersytety w Europie. Tutaj widzimy wśród tych najstarszych Polonię, chociażby paryską Sorbonę, angielskie Cambridge, Oxford. Później powstałe uniwersytety to na czerwono zaznaczone widzimy, no i najpóźniej to te uniwersytety na zielono zaznaczone. Najpóźniej, czyli już po 1400 roku, czyli w XV wieku. Tutaj widzimy, że no, do XIV wieku najbardziej na wschód wysuniętym uniwersytetem w Europie był uniwersytet zlokalizowany w Krakowie, czyli Akademia Krakowska, a później Uniwersytet Jagielloński. Dopiero w XVI wieku, jeszcze dalej na wschód, zlokalizował się Uniwersytet Wileński, Akademia Wileńska, utworzona przez Stefana Batorego. Więc tutaj, jak widzimy, no, Polska, to jest kolejny dowód na to, że Polska pod wieloma względami była tym krajem ostatnim w Europie, ostatnim na wschód patrząc. Na Polsce kończyła się kultura też średniowieczna, nauka średniowieczna, więc stąd też pewnie taka obserwacja, taka może być poczyniona obserwacja. Dużą rolę w nauczaniu, w kształceniu średniowiecznym odgrywały szkoły klasztorne, o których mówiłem przed jakimś czasem. W tej samej prezentacji to widzieliśmy, że przy klasztorach bywały szkoły zorganizowane, gdzie mnisi mogli uczyć, nauczać.
innych, więc te szkoły klasztorne pełniły funkcję tutaj ważną. Scholastyka, czyli taka, powiedzmy, że filozofia szkolna, scholas to po łacinie szkoła, filozofia szkolna, czyli nazwa na taką filozofię, która próbowała dociekać prawdy poprzez dyskusję. Oczywiście tutaj bardzo dużą rolę w docieraniu do prawdy odgrywało Pismo Święte, Biblia i chrześcijańskie pojmowanie tutaj Boga. Więc scholastyka była tym właśnie prądem umysłowym, czy powiedzmy filozofią, która w średniowieczu odgrywała kluczową rolę w świecie chrześcijańskim. Bardzo ważnym tutaj myślicielem związanym ze scholastyką był Piotr Abelard. Bardzo też istotnym dla rozwoju filozofii było to, co napisał święty Augustyn oraz święty Tomasz z Akwinu. To są dwaj tacy chrześcijańscy filozofowie. Pierwszy z nich to początek średniowiecza, IV-V wiek. Drugi z nich to już pełne średniowiecze, XIII wiek, święty Tomasz z Akwinu. Święty Augustyn, można powiedzieć, że stworzył augustynizm, tak się nazywa to, co on wniósł do filozofii. Między innymi uznał, że świata nie da się poznać rozumem, w związku z tym należy się skłonić ku wierze, oddać w ręce Boga, zaufać Bogu i w ten sposób poznawać świat. Święty Tomasz z Akwinu z kolei stworzył tomizm. Od imienia Tomasz mamy tomizm. Między innymi zasłynął z tego, że sformułował argumenty, które mają potwierdzać istnienie Boga. W średniowieczu mamy też rozwój piśmiennictwa związany właśnie z Kościołem, z duchowieństwem. Mówiłem, że kultura i duchowieństwo się ze sobą w średniowieczu ściśle i często przenikają i wiążą. Rozwój piśmiennictwa, no to wiemy już, że były skryptoria, chociażby w zakonach, w klasztorach raczej usytuowane, no i tam przepisywano księgi, więc mamy tutaj rozwój piśmiennictwa, więcej książek dzięki duchowieństwu w Europie istniało, a pod koniec średniowiecza w XV wieku ruchomą czcionkę Jan Gutenberg stworzył, co zapoczątkowało drukowanie książek i sprawiło, że książki stały się tańsze, no i też w większej ilości egzemplarzy można było dystrybuować te książki, co z kolei sprawiło, że jeszcze szybciej rozwijała się nauka, bo można było łatwiej przeczytać książkę niż we wcześniejszych stuleciach. Tutaj warto też, oprócz skryptorium, które już znamy, czyli pomieszczenie, gdzie przepisywano księgi, warto sobie jeszcze takie dwa pojęcia zapamiętać. Miniatura, czyli taka litera powiększona na początku rozdziału w księdze, często też ozdobiona obrazkiem. W zasadzie miniatura bardziej to jest ten obrazek, bo ta litera powiększona to jest właśnie inicjał. Tutaj widzimy taki klasyczny inicjał, czyli powiększoną literę na początku rozdziału, natomiast miniatura to będzie raczej obrazek, który towarzyszy tekstowi na stronie właśnie w jakiejś księdze, czyli miniatura to ilustracja po prostu. Ilustracja, natomiast inicjał to ta powiększona litera, ozdobna litera, która rozpoczyna nowy rozdział w księdze. Tak to sobie trzeba zapamiętać. Często te miniatury były zdobione bardzo wykwintnie, nawet złotem. Mogła być taka księga zdobiona i takie obrazki mogły być też wypełniane właśnie złotem zamiast klasycznej farby, albo pozłacane mogły to być obrazki. Czyli te miniatury czasami sprawiały też, że książka była jeszcze droższa niż zwykle. Warto też pamiętać o takim powiedzeniu, czytamy książkę od deski do deski, dlatego że okładki tych książek średniowiecznych często właśnie były wzmacniane drewnem, które było z kolei jeszcze tutaj obciągnięte skórą zwierzęcą. Sztuka w średniowieczu często była też podporządkowana religii, więc często tematem właśnie sztuki były tematy związane z religią, tematy z Biblii, scenki biblijne różne stanowiły właśnie przedmiot sztuki. Jeżeli rzeźbiono, to rzeźbiono często właśnie świętych, Jezusa, czy osoby, które występują w Biblii, pojawiają się w Biblii. Jeżeli malowano, podobnie, więc tutaj stąd takie podporządkowanie religii sztuki. Po prostu religia w średniowieczu była najważniejsza dla chrześcijan. Uważano, że Bóg jest najważniejszą tutaj istotą i ludzie są daleko, daleko, daleko poniżej tego Boga. Sztuka ma zbliżać do Boga. Mamy ten teocentryzm, czyli właśnie usytuowanie Boga w centrum
poznania człowieka w centrum zainteresowania, przy jednoczesnej takiej pogardzie do tego, co może człowiek zrobić w obliczu tego, czym jest Bóg i jego, w obliczu jego mocy i wszechmocy. Ponieważ niewielu ludzi relatywnie w średniowieczu potrafiło czytać i pisać, ponieważ był powszechny analfabetyzm, czyli brak umiejętności czytania i pisania, sztuka średniowieczna też często korzystała z formy obrazkowej po to, żeby przekazać komunikat osobom właśnie niepiśmiennym. No i w związku z tym mamy w średniowieczu chociażby Biblię Pauperum, czyli tłumacząc dosłownie Biblię dla ubogich. Pauperyzacja to proces, który prowadza do zubożenia, czyli Biblia Pauperum, Biblia dla ubogich. Tutaj mamy stronę z takiej Biblii. Co prawda pojawiają się teksty na takiej stronie, ale z Biblii Pauperum właśnie, ale dominuje tutaj obraz. Obraz, który opowiada historię. Łatwo nam, nawet nie znając tego, co tutaj jest napisane, łatwo nam się zorientować, że widzimy tutaj scenę kuszenia Ewy. Widzimy węża, widzimy drzewo poznania, widzimy kobietę, czyli prawdopodobnie Ewę. No i pewnie tutaj jabłko za chwilę zostanie zerwane z tego drzewa. O jabłko, czy też owoc, bo tak to w zasadzie należałoby pojmować. Co zakończy się wygnaniem Adama i Ewy z Edenu, z raju. Więc Biblia dla ubogich, Biblia Pauperum, była to okazja nawet dla niepiśmiennych, żeby zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami zapisanymi w Biblii. Tutaj też mamy pod spodem drzwi gnieźnieńskie, które z kolei też w sposób obrazkowy opowiadają życie świętego Wojciecha, prawda? Drzwi, które znalazły się w katedrze gnieźnieńskiej. Każdy, kto przechodził, kto wchodził, wychodził albo tylko przebywał w pobliżu katedry gnieźnieńskiej, miał okazję się zapoznać z życiem świętego Wojciecha, patrona Polski, nawet jeżeli nie miał czytać. Czyli tutaj mamy dużą rolę właśnie obrazków. Takie obrazki też pojawiały się na sufitach kościołów, na ścianach kościołów i pomagały właśnie w ewangelizacji ludzi prostych, ludzi niewykształconych. Dużą rolę też odgrywały symbole i rytuały, które były pieczołowicie odgrywane, przeprowadzane właśnie publicznie, angażowano w te rytuały całe społeczności. To też miało pogłębić ich życie duchowe, tych ludzi właśnie średniowiecznych. Dzisiaj trochę odchodzimy od tego na co dzień, natomiast w średniowieczu te rytuały odgrywały kolosalną rolę. Miały tutaj związać ludzi z kościołem, miały właśnie sprawić, że ludzie mieli przeżywać tą religię bardziej, powiedzmy też tak nawet fizycznie. No a symbole to z kolei przekazywanie informacji bardzo czytelne, niezależnie od języka, jakim się posługujesz, obrazek czy symbol właśnie był bardzo skuteczny w przekazywaniu informacji. No i stąd też widzimy chociażby obrazy, które w sposób symboliczny pokazują nam, że każdy z nas umrze. Dance macabre, czyli taniec śmierci, to motyw w sztuce średniowiecznej, który pewnie znasz też z lekcji języka polskiego. Tutaj widzimy taki taniec ludzi i kości trupów, które symbolizują śmierć. Po prawej stronie widzimy, że śmierć przychodzi po każdego. Nieważne kim jesteś, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy jesteś duchownym, czy kimś ze świata świeckiego, laickiego, nieważne z jakiego kraju pochodzisz, czy jesteś szczęśliwy, czy cierpisz, każdy z nas kiedyś umrze i dlatego pamiętaj o śmierci, memento mori, no i żyj tak, żebyś mógł w każdej chwili, jeżeli staniesz przed Bogiem, powiedzieć, że żyłeś dobrze i możesz liczyć na zbawienie w związku z tym, że nie masz grzechów ciężkich na sumieniu, a nigdy nie wiesz, kiedy cię przed ten sąd ostateczny Pan Bóg wezwie, więc tutaj pilnuj się po prostu. Takie było przesłanie tych motywów właśnie w sztuce średniowiecznej związanych właśnie z przypominaniem o śmiertelności człowieka. Motyw w sztuce kolejny średniowiecznej, a później też w renesansie, w kolejnych epokach powtarzany, to pieta. Pieta, czyli taki motyw w sztuce, który obrazuje się Maryją, która trzyma na rękach zdjętego z krzyża Chrystusa, czyli swojego syna, i cierpi tutaj z tego powodu, że tak został on potraktowany, że jego życie się zakończyło właśnie w taki sposób. Pieta to jest właśnie ten motyw w sztuce. Częstym motywem też była mandrola, Chrystus w mandroli, czyli w takim właśnie kształcie migdałowatym, powiedzmy, Chrystus Pantokrator, czyli Chrystus
wszechmocny. To kolejny motyw w sztuce średniowiecznej popularny, czyli Chrystus w takim właśnie ułożeniu ciała i dłoni. Widzimy, trzyma Pismo Święte w jednej ręce, w drugiej drugą rękę ma ułożoną w charakterystyczny sposób. Kolejny motyw w sztuce średniowiecznej częsty to Madonna, czyli Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus, portretowana właśnie w taki oto sposób. No i jeszcze mamy u dołu slajdu pokazany relikwiarz, czyli taki, powiedzmy, że pudełko, w którym się przechowywało relikwie. Relikwie, tutaj widzimy inny relikwiarz, relikwie, czyli przedmioty związane ze świętym albo części jego ciała. Tutaj często relikwiarze od razu pokazywały, jaką część ciała świętego przechowuje się w tym relikwiarzu. Tutaj widzimy na przykład czyjąś stopę jakiegoś świętego, tutaj dłoń świętego się przechowuje w takim relikwiarzu, czyli to kolejne pojęcia, które warto sobie zapamiętać. W Polsce takim zabytkiem sztuki średniowiecznej bardzo znanym jest ołtarz stworzony przez Wita Stwosza. Wit Stwosz, urodzony w Rzeszy Niemieckiej, ale tworzył największe swoje dzieła na terenie Polski. Wit Stwosz i jego tryptyk, czyli dzieło sztuki złożone z trzech części. Tutaj widzimy ołtarz, część główna i dwa skrzydła, które można zamykać, otwierać. Czyli mamy wyraźny podział na trzy części, stąd określenie tryptyk. Część środkowa, która pokazuje zaśnięcie Marii Panny, i dwie części boczne. Na jednej mamy sceny z życia i na drugiej też zresztą sceny z życia Marii, pokazane w takich trzech kwaterach, trzech elementach na każdym z tych skrzydeł. Ołtarz oczywiście możemy oglądać w kościele mariackim w Krakowie, zlokalizowanym przy Rynku Krakowskim. Do dzisiaj podziwiany ołtarz. No i dwa style, które w Europie średniowiecznej były bardzo popularne. Pierwszy z nich, style oczywiście związane z architekturą, pierwszy z nich to styl romański. Chociaż powiedziałem z architekturą, chociaż to nieprawda do końca, bo przecież styl romański to też chociażby rzeźba. Zresztą gotycki tak samo, czyli nie tylko architektura. Ale myślę, że architektura jest tutaj bardzo ważna, żebyśmy umieli rozpoznawać właśnie architekturę romańską i gotycką. Styl romański, na przykładzie kościoła sobie zobaczmy. Jeżeli to kościół romański, to kościół bardzo często na planie krzyża, tak jak tutaj widzimy, budowany. Czyli mamy wejście główne, nawę główną, czyli ten środkowy, taki powiedzmy najbardziej taki, ta środkowa część, najszersza. I nawy boczne, czyli tutaj takie dwa korytarze, powiedzmy równolegle biegnące do nawy głównej, którymi również możemy dojść do tej części tutaj, w której jest zlokalizowany ołtarz. Mamy tutaj też apsydy, czyli takie, tutaj też widzimy te apsydy, czyli takie dobudowane do kościoła, powiedzmy takie ni to wieżyczki, ni to kapliczki, takie, można powiedzieć, że połączone wieżyczki z resztą bryły kościoła, czyli takie półokrągłe, można powiedzieć, fragmenty kościoła, które lekko wychodzą poza obrys tego półkola tutaj, prawda? To są właśnie apsydy. Tutaj widzimy te apsydy. Tam często też były zlokalizowane jakieś małe kapliczki właśnie w tych apsydach. Oprócz tego kościół romański to kościół, pamiętajmy, raczej niski, czyli bez wysokich, strzelistych wież. Kościół romański to kościół raczej taki ciężki na pierwszy rzut oka, wykonany w taki sposób, żeby mógł też pełnić funkcję obronną, a więc okna są małe, żeby trudniej było na przykład strzelać do środka z łuku. Mury grube, żeby trudniej było taki kościół sforsować. Więc to są znowu takie cechy stylu romańskiego. Tutaj widzimy, że w stylu romańskim mogą też występować okrągłe okna, tak zwane rozety, co z kolei może nas mylić ze stylem gotyckim, który za chwilę zobaczymy. Natomiast tutaj mamy też przykłady okien romańskich, takie okno pojedyncze, podwójne i potrójne, właśnie w stylu romańskim. Tutaj widzimy na zdjęciu przykład budowli romańskiej, tu widzimy apsydy właśnie, jedna, druga, trzecia apsyda. Widzimy małe okna, niską budowlę. Tu widzimy kolumnę romańską, czyli taką dosyć surową, dosyć prostą, bez jakichś tutaj szczególnych zdobień. Oczywiście są tutaj jakieś płaskorzeźby, natomiast ta głowica już jest niekoniecznie ozdobiona.
Architektura romańska to na przykład krzywa wieża w Pizie. Pamiętajmy, tutaj widzimy takie jakby okna właśnie powtórzone, typowe dla stylu romańskiego. Tutaj widzimy portal romański. Portal, czyli wejście do wnętrza chociażby kościoła właśnie. I portal romański, zwróć uwagę, ma taki kształt u góry wyraźnie zarysowany półokrągły. Półokrągły, w środku jest miejsce, gdzie często pojawiała się płaskorzeźba. I ten portal nie jest jakoś też znowu szczególnie ozdobiony. Mamy tutaj kilka takich żłobień, ale są one dosyć proste. Widzimy tutaj też sklepienie, o którym już widzieliśmy, no i wieża raczej niska. I teraz możemy to porównać ze stylem, który pojawił się mniej więcej w XII wieku, XI-XII wieku, w średniowieczu, czyli ze stylem gotyckim. I tutaj widzimy różnicę. Zwróć uwagę na wieże. Są bardzo takie szpiczaste, strzeliste, zakończone bardzo ostro. To jest cecha właśnie już stylu gotyckiego. Mamy tutaj rozety, ale one są już bardzo zdobione, bogato zdobione, czyli okrągłe okna. Tutaj widzimy taką rozetę nad wejściem głównym do tego kościoła. Co jeszcze będzie cechą gotyku? Będzie to, że okna mają kształt takiego ostrołuku. Ostrołuk to jest ten kształt, który tutaj widzisz. To jest ostrołuk, czyli taki łuk, który kończy się, można powiedzieć, dosyć ostro. Nie jest to łagodne przejście. Porównajmy sobie to z takim łukiem romańskim. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy dosyć płynne przejście. Natomiast łuk gotycki jest bardziej ostry. Bardziej tutaj ten kąt jest zarysowany. I to będzie cecha właśnie stylu gotyckiego. Ten kształt ostrołuku. Ten kształt ostrołuku zobaczymy w oknie, zobaczymy w portalu, zobaczymy w witrażu, czyli w oknie, które jest wypełnione kolorowymi szybami, szkłem, które jest pomalowane i często w tym witrażu można zobaczyć konkretne sceny, obrazy, rozpoznać postacie, wydarzenia różne itd. Cechą gotyku będą też przypory, czyli takie dodatkowe wzmocnienia ścian, które wystają na zewnątrz. Po co one są budowane? Po co były budowane? Otóż skoro w gotyku zaczęto tworzyć ogromne okna, już kościół nie miał takiej funkcji obronnej jak w stylu romańskim, skoro tworzono ogromne otwory okienne, to te ściany nośne przecież, boczne chociażby, kościołów były słabsze, no bo przecież były w nich wyrąbane otwory okienne, wybite otwory okienne, więc żeby kościół mógł zachować stabilność całej konstrukcji, budowano te przypory, które miały właśnie częściowo na siebie wziąć ciężar trzymania dachu kościoła, no bo ściany boczne były dziurawe poprzez to, że umieszczano w nich ogromne, wysokie często witraże właśnie. Kościół również na planie krzyża często, jak widzisz, kościół gotycki zachował tutaj tą formę. Często kościoły były lokalizowane w taki sposób, orientowane w taki sposób, żeby ołtarz znajdował się na wschodzie, czyli były budowane w osi wschód-zachód, patrząc na wejście główne i na ołtarz, czyli powiedzmy, że wchodząc do kościoła, idąc w stronę ołtarza, zmierzałem na wschód. Czyli tak był budowany kościół, żeby właśnie wierny, który wchodzi do kościoła głównym wejściem i szedł do ołtarza, żeby zmierzał na wschód, co miało być symboliczną pielgrzymką do Jerozolimy, czyli do Ziemi Świętej, miejsca, gdzie żył i działał Jezus Chrystus. Jeszcze warto tylko wspomnieć na koniec o rotundzie. Rotunda to budynek, najczęściej świątynia, która jest na planie koła.